2 czerwca 1611 roku w Wilnie, podczas uroczystości Bożego Ciała, został zlinczowany przez tłum włoski kalwinista Franco de Frank. Przed tym incydentem brał udział w nabożeństwie w swoim zborze. Wywarło to na nim tak ogromne wrażenie, że po wyjściu ze społeczności udał się na miejsce, gdzie odbywała się procesja i obok jednego z ołtarzy wykrzyczał w stronę zgromadzonych przed nim wiernych: Wy zaślepieni, wielkie bałwochwalstwo czynicie, gdy opłatkowi cześć oddajecie i śpiewacie o nim. Bogu chwałę oddawajcie, który jest w niebiosach, a bałwochwalstwa zaniechajcie, ani boskiej chwały rzeczom ziemskim nie dawajcie. Tłum rzucił się na niego, a on sam wkrótce trafił do więzienia, gdzie został poddany całonocnym torturom. Sprawa obiła się głośnym echem i szybko dotarła do samego papieża. Głównym oskarżycielem Franco był kaznodzieja królewski Piotr Skarga, który osobiście zabiegał o najsurowsze ukaranie bluźniercy. W efekcie złożono mu propozycję darowania życia w zamian za przejście na rzymski katolicyzm. Z propozycji tej nie skorzystał. Został stracony w lochach wileńskiego ratusza 30 czerwca 1611 roku, w wieku około 25 lat. Kat wyrwał Franco język. Była to zwyczajowa kara za bluźnierstwa. Następnie jego ciało zostało porąbane na części, które zawieszono na pręgierzu. Potem ciało spalono, a popioły wrzucono do rzeki. Cudowna Boża łaska Twa zbawiła z grzechów mnie, zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me. I wtedy zobaczyłem w łzach, że na przepaści dnie, lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez cię. I burzliwe dnie, tam gdzie ojcowski dom, o Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą. Do nóg Twych padam w kornej czci. Niebiosa chwała
kornej czci. Niebiosa chwała